Karol Karski, europoseł PiS, dr hab. Nauk prawnych, kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. Po co wracamy do tematu reparacji od Niemiec? Czy to nie jest zamknięta sprawa? Karol Karski, to sprawa otwarta. Kwestia reparacji nie została uregulowana po II wojnie światowej, trzeba więc ją zamknąć, aby już więcej nie ciążyła na stosunkach polsko-niemieckich. Gdy jedno państwo napada na drugie i przegrywa, to płaci. Tak jest od wieków. Wielu polskich ekspertów twierdzi, że możliwość ubiegania się o reparacje wygasła. Poglądy negatywne są kontynuacją stanowisk formułowanych, gdy jeszcze nie znaliśmy wszystkich okoliczności faktycznych tej sprawy. Przez wiele lat wmawiano nam, że Polska w 1953 roku Röntgen zrzekła się tych roszczeń? A nie zrzekła się, po kwerendzie dokumentów, którą przeprowadził w latach 2004-2005 zespół szacujący straty wojenne Warszawy, stan faktyczny okazał się inny. Padła tylko deklaracja słowna? Najpierw ZSRR zrzekł się reparacji od NRD i wywarł presję na Bieruta, żeby uczynił to samo. Jednak po śmierci sowieckiego Gęseka Bierut nie był już tak chętny do tego kroku, dziś nie mamy żadnych dokumentów potwierdzających, że zrzeczenie nastąpiło. Standardem z punktu widzenia prawa międzynarodowego byłoby przekazanie stosownego aktu drugiej stronie, ale Niemcy takiego dokumentu także nie mają. Niemcy rozważali układ z Polską, koniec z poparciem dla Nord Stream 2 w zamian za zrzeczenie się reparacji. Co więc znaleziono w naszych archiwach? Jedynie niepodpisany protokół z posiedzenia rządu. Co więcej, dokument jest datowany na niedzielę 1953 rok Röntgen. A niegdysiejsze rozmowy z członkami ówczesnego rządu wskazują, że w niedzielę nie odbywały się posiedzenia gabinetu. Być może był to projekt stanowiska, które nigdy nie zostało przyjęte. A nawet jeśli by zostało ono przyjęte, to i tak byłby to jedynie nieuzewnętrzniony formalnie akt wewnętrzny. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego, aby był wiążący, wymagałby uzewnętrznienia, czyli przekazania go stronie niemieckiej. A to nigdy nie nastąpiło. Co się więc stało w 1953 roku? Mieliśmy jedynie do czynienia z ogłoszeniem decyzji o zrzeczeniu się reparacji w Trybunie Ludu, ale gazeta nie jest przecież źródłem prawa. Akt jednostronny, wywołujący skutki w sferze prawa międzynarodowego, musi pochodzić od organu upoważnionego do reprezentowania państwa, być wyraźny, nieuzależniony od innych okoliczności i sformułowany z zamiarem wywarcia skutków prawnych. Te kryteria nie zostały tu łącznie spełnione. Wcześniej, gdy nie wiedzieliśmy, że stosownego dokumentu nie ma, mogliśmy uważać dochodzenie reparacji za bezzasadne. Ale teraz ta sprawa wygląda inaczej. Ale Bundestag wydał już oświadczenie, że Polsce brakuje podstaw prawnych do żądania reparacji. Odbieram tę deklarację mimo wszystko pozytywnie. Cieszę się, że 1 września, bo tego dnia wydano to oświadczenie, wreszcie zaczął się kojarzyć Niemkom z problemem zamykania skutków II wojny. Z tego oświadczenia to nie wynika. Ta ekspertyza zawiera niemieckie stanowisko prawne.